to wojna! Witamy szanownych telewidzów w miejscu, gdzie w zeszłym tygodniu znaleziono ciało obcego. Są posądzenia, przypuszczenia i pewne dylematy, że oto ci chłopcy mają coś z tym wspólnego. Najbardziej na obcego wygląda mi ten człowiek, czyli wokalista zespołu Prototype 89. Czy obca cywilizacja chciałaby skolonizować nasze wspaniałe miasto? No, Imho na pewno nie. Na pewno nie. Nie takie miasto jak Myślibórz. Na przykład ze mną by... Dobra, by się chociaż przyznał, Moim zdaniem po prostu się wydało. No dobra. Bo miałem przecieki z NASA, że wasze utwory puszczane od tyłu są wypowiedziami przywódcy obcych. Czy to jest prawda? Herbie, masz coś z tym? Ja nic nie wiem. Nie, no myślę, że to jakieś tylko pomówienia, pogłoski. Czy chcecie w ten sposób przekonać do siebie publiczność w Myślibożu, do swojej muzyki? Oczywiście, że chcemy w ten sposób przekonać. Mohorowe berety chcecie przekonać, tak? A dlaczego akurat mohorowe berety? Zależy nam na takich prawdziwych fanach, którzy naprawdę po każdym koncercie podeszliby do nas, porozmawiali o naszym życiu religijnym również. O radiu. To jest właśnie nisza wiekowa naszych odbiorców. Generalnie do tych odbiorców apelujemy naszą muzykę. Właśnie, właśnie takie panie, które słuchają radia, które my też żarliwie słuchamy. Każdy z nas ma nastawione u siebie. Czy set niedzielny ma wyglądać tak, że jest pół godziny Radio Maryja, pół godziny Prototyp 89 i 14 godzin w kościele, rozumiem? Ale Radio Maryja można połączyć z naszą muzyką. Przecież już wysłaliśmy w sobie zgłoszenie. Czekamy właśnie na odpowiedź, czy jest ryzyka, czy nas po prostu przyjmie. Ojciec Ryzyk potajemnie lubi tam sobie po prostu zapuścić dobrą muzę na słuchawki. A że akurat chcecie trafić do środowiska ultrakatolickiego, a waszą muzykę można określić jak white metal, myślę, że znajdziecie wielu odbiorców, jeżeli chodzi o miłośników różańca, z czego akurat wam bardzo mocno życzę. I chciałem się zapytać, dlaczego akurat taki kierunek? Dlaczego, jak to jest? Czy wasze wnętrze poszukuje w ogóle bliskości z jakimś sakrum? Dlaczego akurat starsze panie i mohery? Nie dam rady. Generalnie właśnie to jest nasze wnętrze nas tak kieruje. To pragniemy robić właśnie dla takich ludzi. Pragniemy tu kierować naszą muzykę. To jest właśnie, przecież te teksty trafiają stricte do takich ludzi. Słyszałem, że na próbach występujecie tak jak mityczny Jezus w sandałach. Tak, zwłaszcza nasz perkusista. Prześcierale również. Tak, ale jakoś nie hamuje to ruchów, żeby tak prześcierać? Nie. To wolę prosto ze szklonej ławki.
Jeżeli na przykład służby specjalne CBA chciałyby wydać waszą płytę, czy akurat wyrazilibyście na to zgodę, czy zamierzacie akurat bardziej na przykład wydawać dla rozgłośni właśnie katolickich? Właśnie CBA to właśnie nam nie sprzyja. Generalnie ostatnio przeszukali nam plecaki, szukali generalnie jakichś łapówek chyba tak. Leśnych dzbanów również szukali. A jak sprawa wygląda z leśnymi dzbanami? To tak, taka ładna polanka, w ogóle zaczęło się z rok temu, nie rok temu, jest jakieś pół roku temu na 18 kolegi, to może Jarek opowie o tej przygodzie. Zaczyna się ciekawe, czy to jakieś traumatyczne przeżycie? Ja nic nie pamiętam. Za to z kolei ja pamiętam kolegę. Zawsze jest człowiek, który wszystko pamięta. Dokładnie, niestety tym razem byłem to ja. Nie powiem, że nie było to najmilsze doznanie, aczkolwiek chyba naszą basiście się spodobało, bo nie zaprzestał swojego obyczaju. Kolega wtedy zbliżył się właśnie najbliżej do sfery sakrum, moim zdaniem. Osiągnął najwyższy stopień świadomości, rozumiem. Tak, nirwana i te sprawy. A później powstał pewnie jakiś tekst, tak? Związany z tym. Nie jeden. Zdecydowanie nie jeden. Między innymi właśnie o tej imprezie i o rzeczach, które się na niej działy. No, mały maraton nago, takie tam. Spisywanie przez policję, ale to chyba nie ta impreza. Już po innym imprezie zaczynają się mylić. Jak myślicie, czy stanowicie zagrożenie dla porządku politycznego i dla systemu w Polsce? Generalnie chyba tak. Jak najlepiej to obrócić to wszystko. Zniszczyć tą całą ten cały układ, który tam siedzi, o który tak mówi pan Kaczyński, ale ich też zniszczyć przy okazji. No. Oni sami się zniszczą. Jakiego rodzaju jest to układ? Czy to jest układ przeciwników waszej kapeli? Zdecydowanie, to jest układ przeciwników naszej kapeli, układ tych, którzy nie lubią leśnego dzbana. Boją się waszego przekazu, waszego silnego ideologicznego podziemia, tak? Boją się naszego zaplecza ideologicznego, boją się naszego młodzieńczego entuzjazmu, boją się wszystkiego, co reprezentujemy, co sobą niesiemy. Nazywam się Marta, jestem wokalistką. Marcelina, klawisze.
chciałem zapytać w związku z ostatnim koncertem pod Basztą, prawie tydzień temu. Jak wrażenia z tego koncertu, jak wam tam się grało i czy planujecie dalsze koncerty? To znaczy atmosfera była tam naprawdę fantastyczna, było dużo młodzieży, może z tego względu, że było rozwieszonych bardzo dużo plakatów w mieście i w szkołach, także pewnie dużo osób widziało i z tego względu przyszli do pubu pod Basztą. Grało nam się w sumie, jeśli chodzi o problemy techniczne, to no było ich trochę i oczywiście na przykład z wokalem kiepsko się słyszałam, ale ogólnie naprawdę było super i mam nadzieję, że to nie był nasz ostatni koncert w tamtym miejscu. Jak twoje wrażenia z tego koncertu? No oczywiście mi również bardzo się podobało, no co innego, sprawy techniczne, nie było odsłuchów, przez to no niestety słabo słyszeliśmy siebie nawzajem. Ale wrażenie ogólnie w porządku, ludzie byli świetni, świetnie się bawiliśmy. Sołat, o co chodzi w tej nazwie? Nie przejmujemy się, to po pierwsze, a po drugie, bardzo długo nie mogliśmy w ogóle wymyślić dla siebie nazwy i często padało wyrażenie, więc co? No i po prostu przetłumaczyliśmy to na angielski i tak już zostało. W sumie na każde pytanie mamy odpowiedź. Jeżeli coś nas się pytają, dlaczego tak, dlaczego nie inaczej, po prostu mówimy so what i nie obchodzimy się tym, co na przykład myślą o nas inni ludzie. Wydaje mi się jednak wbrew nazwie, że jesteś osobami, które robią wiele w życiu, nie mają stosunku takiego negatywnego. Jakie działania jeszcze, w jakich sferach jeszcze działać? Oczywiście, że nie mamy stosunku do życia takiego, jak mówisz. Piszemy w gazecie, ja i koleżanka. Jakie artykuły? Jakieś felietony? Na przykład to, co dzieje się w Myśliborzu na ten temat? Tak właśnie, to są zazwyczaj relacje z wydarzeń kulturalnych. No przede wszystkim to nas teraz interesuje, to jest nasze życie. Oprócz tego gramy w teatrze, Multis Multum. Tak na marginesie zapraszamy, bo bardzo brakuje nam składu, szczególnie męskiego. No i próbujemy zmieniać to, co jest dookoła nas. Próbujemy zmieniać szkołę, zmieniać życie. So what? So what? So what? We'll be right back.
powiedzcie, jakie były początki, jeżeli chodzi o działalność waszego zespołu? Kto do kogo przyszedł z tym pomysłem? Znaczy, początki oczywiście są bardzo trudne i bardzo ciężko jest zacząć właśnie założyć taki zespół. W sumie inicjatywa wypłynęła z naszego basisty, bo to on w sumie tak mówił o tym głośno już od pewnego czasu, że chciał założyć zespół i tak dalej, ale w sumie nie miał składu. I cóż, to w sumie było tak, że pojechałam na wakacje z naszą gitarzystką i ona też mówiła, że zawsze marzyła o tym, żeby mieć swój własny taki zespół z prawdziwego zdarzenia. Ja zawsze lubiłam śpiewać. No i jakoś tak wyszło, że Marcelina gra na klawiszach. Skończyła szkołę muzyczną, podobnie jak ja w sumie. Ja skończyłam na skrzypcach, ona na fortepianie. I w sumie... No i jakoś tak się zgadaliśmy, ponieważ jesteśmy wszyscy przyjaciółmi, często się spotykamy i pomyśleliśmy, że to fajny pomysł coś takiego zrobić. Ja pamiętam dokładnie tą sytuację, kiedy byliśmy właśnie na koncercie naszego starszego zespołu Prototype 89 i tam właśnie wszyscy zebraliśmy się i zaczęliśmy rozmawiać na temat tego, że fajnie by było mieć swoją kapelę, własny skład. Wtedy zrodził się właśnie taki konkretny pomysł, zebraliśmy się, przyszliśmy tutaj, ustaliliśmy próby i dalej potoczyło się samo. Mieliśmy w sumie jeszcze problem duży z perkusistą, bo w Myśliborzu nie ma osób, które grają na perkusji. No ale tak wyszło, że perkusista spadł nam z nieba, można tak powiedzieć, bo wpadł do nas do Moku na próbę i no cześć, co wy tu robicie, a czy mogę z wami pograć? A my, no jasne, no i tak wyszło. Jak myślicie, w jakim kierunku będzie ewoluować wasza muzyka w przyszłości? Właśnie mamy zamiary zacząć tworzyć własną muzykę. Będzie to na pewno muzyka rockowa z niewielkim udziałem muzyki ballad lirycznych. Co to znaczy ballada liryczna? Po prostu lżejszy rock. Takie lżejsze wydanie tego, co... Takie piosenki, w których bardziej na przykład ja mogę płynąć w takim sensie. No, uważam w muzyce pop na przykład, że bardziej liczy się właśnie ta twarz piosenkarki. Znaczy nie, ja myślę, że to nie jest tak, że ja mam być najważniejsza w tym zespole, bo tak nie jest, bo wszyscy mamy taki sam wkład, takie same wszystko. Także wcale nie jest tak, że ja tam przychodzę, ja tam mam głos, ja śpiewam. Nie, to jest zupełnie inaczej. Zespół to jest po prostu grupa ludzi, która... przychodzi, spotyka się, robi to, co lubi i to wszystko. To nie jest tak, że ja przychodzę, ja jestem najważniejsza, bo ja tu śpiewam. Nie, nie wiem, na przykład dla mnie najważniejsza jest, nie wiem, muzyka, którą wykonujemy, a nie to, że na przykład akurat ja tam śpiewam. Wiadomo, że wiele ludzi zwraca uwagę na wokal, bo jest powiedzmy wokalistka jakiegoś tam konkretnego zespołu, na przykład Black Eyed Peas, to od razu wszyscy patrzą o Fergie, fajna laska, że tak się wyrażę i wszyscy akurat zwracają na nią uwagę. Ale ja jak zaczęłam śpiewać w zespole, właśnie zaczęłam się spotykać z nimi tutaj na próbach, to właśnie wydaje mi się, że doceniłam to.